szczęść Boże. Konferencja prasowa nie Konfederacji wyjątkowo, z posłem Konfederacji w charakterze konferansjera. Obecni tutaj przede wszystkim pacjenci szpitala wojewódzkiego numer 1 w Rzeszowie przy ulicy Chopina. W tym szpitalu zachodzą kalejdoskopowe zmiany kadrowe, roszady, przesunięcia. Jest duży problem ze zorientowaniem się, kto właściwie dowodzi, kto stoi na mostku kapitańskim i kto zatem odpowiada za stan zdrowia pacjentów, których leczenie już trwa, i kto odpowiada za tę instytucję tak ważną, pierwszoplanowo ważną, jak sam numer wskazuje, dla sytuacji na Podkarpaciu, w tym właśnie medycznym, zdrowotnym wymiarze. Moi współpracownicy i przyjaciele, asystenci, złożyli dzisiaj pismo w sekretariacie dyrekcji z prośbą o udostępnienie dokumentacji. W moim imieniu złożyli to pismo. Prosimy o niezwłoczne udostępnienie dokumentów, przede wszystkim konkursów na stanowiska kierownicze w tym szpitalu, po to, żebyśmy się mogli właśnie zorientować, co jest i co było grane, z kim rozmawiamy, czy te konkursy w ogóle się odbyły. Obok mnie pan Jacek Kotula, radny Sejmiku Wojewódzkiego, zajmujący się ze swoich obowiązków i ze swoich zainteresowań i swojej misji życiowej, zajmujący się sprawami zdrowia, bezpieczeństwa życia. I on również występuje w tej sprawie w charakterze alarmującego sygnalisty. Oddaję mu głos, po czym głos, mam nadzieję, zabiorą także pacjenci, którzy już od dłuższego czasu są tą sytuacją zdezorientowani, znękani i czują się, jak rozumiem, czują się osobiście zagrożeni przez te zmiany dokonywane, jak słyszymy, pod nieoficjalnym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Głos ma Jacek Kotula, radny Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże wszystkim. Moi kochani, od mniej więcej 3 miesięcy jesteśmy informowani przez lekarzy, pielęgniarki z tego szpitala, że nie dzieje się tutaj dobrze. Mianowicie, na początku zwolniono doktora Ziemiakowicza, ordynatora chirurgii. Powiedziano mu najpierw, że był konkurs i jest nowy doktor z Krakowa. Okazało się, że tego konkursu nie było. Więc na szybko skrojono nowy konkurs, już pod wymogi tego nowego. Wiadomo, że doktor Ziemiakowicz nie jest habilitowany, więc musiał być habilitowany. Więc został nowy dyrektor, nowy ordynator. Później to samo zrobiono z chirurgią, gdzie powiedziano pani ordynator Maciąg, że jest nowa osoba na kierownika, że był konkurs. Okazało się, że konkursu nie było. Więc skrojono na prędce następny konkurs, już pod tego nowego. Napisano, że ma być doktor habilitowany. Okazało się, że ten nowy z Krakowa też nie ma habilitacji. To nie przeszkodziło tutaj przyjąć tego człowieka do szpitala. Miał być 1 września, nie przyszedł 2, 3, dyrektor Wiatr zwrócił się do pani Maciąg, żeby podpisała do tyłu od pierwszego, że jest nadal tym ordynatorem, antydatowała dokumenty. Ale już na kartach pacjentów, którzy leczyli się na onkologii, od pierwszego było, że ordynatorem jest ten pan Maksymilian. Następna skandaliczna sprawa to okulistyka. Spotkałem się osobiście z 7 lekarzami okulistyki. Tam jest duży protest od wielu miesięcy, ponieważ była pani ordynator, gdy przeczuwała pół roku temu, że chcą ją zwolnić, a kompletnie świętej pamięci dyrektor Piuro, uciekła na zwolnienie lekarskie na 7 miesięcy, gdy dyrektor Piuro zmarł. Ona z powrotem wróciła, jak gdyby nic,
I po prostu zaczął się ten konflikt, ponieważ to jest jedyna ordynatorka w Polsce okulistyki, która nie umie operować. Więc sprowadza tutaj lekarzy z innych miast, którzy zarabiają za parę godzin operacji 6-7 tysięcy złotych. Gdzie lekarze inni zarabiają po 5 tysięcy brutto, a ci za parę godzin. I po prostu tam jest wiele innych nieprawidłowości, które opisane to było w gazetach. Wie o tym wszystkim cała władza, wiedzą wszyscy radni, wiedzą nawet posłowie PiS-u. No i nic nie robi. No ale już szczytem szczytów było to, że dwa tygodnie temu, w piątek, mieliśmy spotkanie z panem marszałkiem, gdzie on powiedział, że on odwoła tego dyrektora wiatra. Jednak w piątek powiedział, że odwoła, a w poniedziałek nie odwołał go, tylko odwołał zastępcę jego do spraw medycznych, profesora Krzysztofa Gutkowskiego. Także po prostu to jest skandal, bo i Gutkowski, i profesor, i pan doktor Ziemiakowicz, oni są nie tylko odwołani ze stanowisk, ale są zwolnieni z pracy. Bez podania żadnych przyczyn. Gdzie mamy w sytuacji COVID, pandemię, straszą tym wszystkim, nie ma lekarzy, na telefon służba zdrowia nie działa, boją się lekarze przyjechać do pacjentów, umierają pacjenci na różne choroby, w większości niespowodowane bezpośrednio przez COVID. My na Podkarpaciu pozbywamy się najlepszych lekarzy. Także to jest skandal. Profesor Gutkowski wydał 150 prac naukowych. Lekarze przyszli, studenci medycyny w całej Polsce, uczą się interny z jego książek. To jest jedyny tu w Rzeszowie tak wybitny specjalista, gdzie ma uznanie międzynarodowe, robił tutaj konferencje międzynarodowe. Tą klinikę gastroenterologii postawił na europejskim poziomie. I my takiego człowieka się pozbywamy w imię jakichś interesów, interesików. A to samo jest z profesorem, z panem doktorem Ziemiakowiczem. To był człowiek, który jak był mały, miał 8 lat, wszedł za trumną swojej mamy na pogrzebie i przysiągł sobie jako mały chłopak, że zostanie lekarzem, ponieważ chce ratować ludzi. 40 lat tu w Rzeszowie pracował i teraz kopnięto go w tyłek. I po prostu to ja już tego nie mogę wytrzymać. Wiecie państwo, że ja jestem społecznym działaczem, wypleniłem aborcję z Rzeszowa, miałem parę procesów. Wcześniej pracowałem w Gerberze, nie mogłem się też po prostu pogodzić z tym, że są sprowadzane do Rzeszowa, do Bobofrutów różne owoce, warzywa z całej Europy, zamiast od naszych rolników. Też się tam ze mną pożegnano, a tutaj powiedziałem dość, non possumus. Nie chcę po prostu, żebyśmy za parę lat widzieli ten szpital jako jakieś hospicjum, czy jakąś piątej klasy przychodnie, bo do tego to dąży. O wszystkim wie i za wszystko wyraża aprobatę nasz marszałek Władysław Ortyn. Mówiliśmy mu o tym. Ostatnio też radni prosili go. Prawie wszyscy mówili, że trzeba przywrócić profesora Gutkowskiego, trzeba Ziemiakowicza przywrócić. A jednak on robi wszystko, żeby jeszcze poprzyjmować następnych, żeby już tak daleko zajść, że po prostu nie da się tego odkręcić. Dlatego no, mówimy dość. Piszą to na razie gazety polskie, rzeszowskie, a za chwilę będzie to na całą Polskę. Pisałem do pana prezesa Kaczyńskiego, zobaczymy, czy coś skóra w tej sprawie. Moi kochani, no to jest skandalem, że my tu biedny na region, Podkarpacie, gdzie po prostu dużo wyjeżdża młodzieży i tak dalej, chcemy się pozbywać takich ludzi, gdzie nas nie stać naprawdę, żeby najlepszych lekarzy zwalniać. To jest wszystko karygodne, ponieważ profesor Gutkowski nie chciał się, sprzeciwiał się. Dlaczego wyleciał? Sprzeciwiał się po prostu jakimś tam interesikom. Nie chciał, żeby tu kręcono lody, tak powiem w cudzysłowie, w naszym szpitalu. Także proszę teraz pacjentów, niech odbiorą głos. Szanowni Państwo, podjęta dzisiaj kontrola poselska w szpitalu numer 1 będzie kontynuowana, ale zanim jeszcze zobaczymy te dokumenty, o których udostępnienie wnioskujemy, zanim rozpoznamy całą tę sytuację, myślę, że możemy bez obawy, bez ryzyka błędu konkludować w jednym punkcie. Trzeba odpolitycznić opiekę zdrowotną na Podkarpaciu i w Polsce.
trzeba, żeby polityczne decyzje i polityczne rachuby nie stawały na drodze pacjenta do lekarza, któremu chciałby powierzyć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Oddaję głos jednemu z pacjentów, pana profesora, którego nazwisko jest tu wypisane na planszy. Szanowni Państwo, rak. Diagnoza. Całe życie się zawali. Wszystkie nasze plany idą w niwecz. Wszystko jest podporządkowane temu, żeby tylko przeżyć. To właśnie z profesorem Gutkowskim, doktorem Ziemniakowiczem, którzy mnie prowadzili przez ten trudny okres, mogłem przeżyć i żyję do tej pory. Ale proszę Państwa, zabierają nam nadzieję. Pozbywając się tych ludzi, zabierają nam nadzieję. Do kogo my się mamy zwrócić? Z kim mamy? Do kogo mamy zadzwonić? Doktora Gutkowskiego nie ma teraz w przychodni, do której żeśmy tutaj chodzili. Jeśli nie rak, to zostaje życie bez niektórych organów, których nie mamy już, których doktor Ziemniakowicz usunął i czekamy co 3 miesiące, co pół roku, jaka będzie diagnoza, czy są przerzuty, czy nie ma przerzutów. I my z tymi lekarzami jesteśmy cały czas w kontakcie. Dlaczego? My nie chcemy politycznie nikogo określać jakoś, ale my chcemy po prostu spokoju. Dajcie nam spokoju przeżyć te chwile, my się cieszymy każdą chwilą. I chcemy mieć tych lekarzy z powrotem. Chcemy mieć, żeby oni się nami opiekowali. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na podsumowanie głos moich asystentów i współpracowników i działaczy politycznych tego regionu. Jacek Ćwienka, Tomasz Buczek, pani Teresa Pracownik. Bardzo proszę, panie Tomaszu, na temat tej kontroli, którą podjęliśmy. Dzisiaj wraz z kolegą Jackiem złożyliśmy pismo na ręce dyrektora administracyjnego, pana Marka Wiatra. Pismo, w którym na polecenie pana posła próbowaliśmy uzyskać dokumenty, które nawet poprzez działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej należeć nam się powinny zostać niezwłocznie udostępnione. Informacja, jaką uzyskaliśmy od pana dyrektora, jest ona taka, że dokumenty będą przedstawione, lecz nie w tym momencie, ponieważ z racji braków kadrowych, które wynikają z powodu koronawirusa, nie może ich nam w tym momencie udzielić. My tutaj jeszcze z panem posłem podejmiemy próbę jednak uzyskania tych dokumentów jeszcze dzisiaj. A ja ze swojej strony, ze strony nas wszystkich, chciałem serdecznie podziękować panu Jackowi Koduli. Jest to jeden z nielicznych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, który odważnie mówi. Zawsze ceniliśmy pana Jacka za szczerość i za walkę o tutaj prawa i pacjenta, i prawa natury moralnej, katolickiej. Panie Jacku, serdecznie dziękujemy. Zapłać. Dziękuję. Szanowni Państwo, ciąg dalszy nastąpi, dlatego że podjęta interwencja musi zmierzać do wyjaśnienia tej sytuacji. Jeszcze raz znoszę tutaj hasło odpolitycznienia opieki zdrowotnej, służby zdrowia. Głos oddaję pacjentom. Proszę Pani. Jestem pacjentem profesora Gutkowskiego od 10 lat. Zaszczyłem się w Lublinie. Ściągnij maskę. Jestem pacjentem profesora Gutkowskiego od 10 lat. Wcześniej leczyłem się w Lublinie. Obawiam się, że będę musiał chyba odmówić swoje kontakty w Lublinie. No, nie rozumiem tej decyzji, to jest szczerze. Ja rozumiem, że mogą być jakieś animozje personalne, natomiast dobro publiczne powinno być jednak na pierwszym miejscu. Dlatego apeluję w imieniu własnym i innych pacjentów, żeby jednak taką kwestię rozważyć. Najważniejsze jest dobro nasze wspólne i przede wszystkim dobro pacjentów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I jeszcze pan. Matka dziewczyny niepełnosprawnej leżącej, 38 lat. W 2014 roku musiałam walczyć o to w Sejmie, żeby żyć.
razem z moim dzieckiem. Dzisiaj muszę walczyć o profesora Guskowskiego, ponieważ uratował jej życie. Anka w tamtym miesiącu miała 2000 lipazy. W tej chwili jesteśmy na granicy 614. Do kogo ja się mam teraz zgłosić, jak mi zabrano jedynego profesora na Podkarpaciu, który może leczyć moje dziecko? Nie pozwolę na to. Tu jest druga matka, która też ma dziecko niepełnosprawne. Z pomocy profesora korzystamy 24 na dobę, bo nasze dzieci nie nadają się do przewiezienia w każdej chwili do szpitala. Dziękuję. No niech pan jeszcze powie. Dzień dobry. Jestem mamą niepełnosprawnego Michała. Pan profesor uratował moje dziecko i przerażające jest to, że takich ludzi się odsuwa od ludzi, którzy są dla ludzi. Myślę, że niektórzy powinni przemyśleć to, że nie wystarczy się tylko człowiekiem urodzić, ale trzeba człowiekiem być przez całe życie. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę, ale prosimy o to, żebyście Państwo tę uwagę skupiali na tym problemie. To może nie wyjaśni się dzisiaj, może dziś nie doczekamy otwarcia tych segregatorów, w których znajdują się lub nie dokumenty konkursów, które zostały ogłoszone lub nie. Może dziś tego wszystkiego jeszcze się nie dowiemy, ale Państwo bardzo proszę, pomóżcie opinii publicznej dostrzec problem wywołany nie przez jakieś, dopusty Boże, zjawiska o charakterze medycznym, pandemicznym, ale problemy wywołane na własne życzenie przez dysponentów politycznych, wszystko na to wskazuje, dysponentów politycznych tego ośrodka, tego szpitala, dysponentów, których działania lub i zaniechania spowodowały ten kryzys, który wyszedł już na ulicę. Bardzo dziękuję pacjentom, dziękuję także lekarzom, którzy tutaj dzisiaj niereprezentowani mają swoje sprawy zawodowe, ale jesteśmy z nimi w kontakcie i mamy poza tym pismem na dobry początek złożonym, mamy tutaj całą długą listę pytań, kwestii do wyjaśnienia. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Życzymy wszystkim zdrowia na duszy, ciele i umyśle. Dziękujemy. Nie ma za co. Można jeszcze zadawać pytania. Bo mam pytanie do Pana radnego. Panie radny, Jacku, bo Pan... Jacku, proszę Cię bardzo. Pan reprezentuje koalicję rządzącą, czyli ludzi, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w tym szpitalu. Tak. Czy Pan zamierza cokolwiek zrobić w sensie politycznym? Nie wiem, na przykład spróbować w jakimś sensie politycznym do pana marszałka przemówić, żeby podjął konkretne decyzje. My przemawialiśmy. No, ta większość zdecydowana była za Gutkowskim i za Ziemiakowiczem. No ale po prostu marszałek wbrew wszystkim powiedział, że nie przewróci go. Także my nic nie możemy, jesteśmy pionkami. Ale panowie, państwo stanowią większość, która daje panu marszałkowi władzę. Gdy większości braknie, no, może braknąć pana marszałka. No to jak... Na razie po prostu pisałem do posłów PiS-u, też o wszystkim wiedzą. Pisałem tam na górę do tych naszych najważniejszych. Zobaczymy, co zrobią. Czyli radni nie zrobią nic? Nie, bo nie, no on nawet niemożliwe jakieś głosowanie. Znaczy po prostu to jest... Jak marszałek może uniemożliwić głosowanie? No, za to, to trzeba zwołać sesję i wotum zaufania bądź nieufności dla marszałka mogą państwo postawić. No to wie pan, na razie my walczymy o szpital, żeby funkcjonował. Bo tutaj jeszcze im powiedziałem, że oprócz przez profesora Gutkowskiego zwolniono dwie pani pielęgniarki. One poskarżyły się z tych, co tam się dzieje, z tych oddziałów i w tym samym dniu dostały wypowiedzenie z pracy. Panie pielęgniarki związkowe. Także po prostu to już jest chore. A teraz słyszałem, że chcą profesora Gutkowskiego wyrzucić jeszcze z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Także to naprawdę jest no, taka ala podkarpacka mafia. Także nie może być na to zgody. My tutaj po prostu nie możemy robić z tego, co Platforma robiła i przez to upadła.
Dlatego ja jestem człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości, ale tego przez małe P. I chcę, żeby było wszystko prawe i sprawiedliwe. Ja po prostu jestem działaczem, który jest wrażliwy na krzywdę ludzką. A tutaj tym ludziom, lekarzom, pielęgniarkom dzieje się krzywda. I po prostu to tak nie może. A pacjentom już nie mówię, że oni nie mają gdzie. Teraz ostatnio Adam Śnieżek, poseł, umówiony był tam ktoś z jego rodziny na dzisiaj na operację Ziemkowicza, a jego nie ma. Tam jest nowotwór. Także po prostu to jest skandal. Więc podstawowe pytanie, czy będzie wotum nieufności wobec marszałka? To ja na razie walczę o to. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu pójdą ci na górze, porozum do głowy, że nie możemy po prostu niszczyć państwowych szpitali. My co roku dokładamy dziesiątki milionów. W tym roku już 26 milionów na minusie ten szpital. Także to będzie z budżetu dokładane. Na tym tylko zyskają te prywatne podmioty. I po prostu Pani redaktorze, pyta pan o ewentualne wotum nieufności dla marszałka Ortyla. Województwa, Ortyla, tak. Dla pana marszałka Ortyla. Widzi pan, jako poseł reprezentujący opozycyjną formację polityczną, miałbym tutaj dobrą okazję, żeby natychmiast odpalać taką petardę. Jako poseł mogę składać wnioski na forum sejmiku wojewódzkiego i byłyby one nieodzownie procedowane. Ale wie pan, zaczynam od grzecznego pisma, które z mojego biura wychodzi dzisiaj właśnie do pana marszałka Ortyla, licząc na sensowną, przekonującą odpowiedź w tej sprawie, bo nie o to chodzi, żeby zwalczać ten pożar buszu, podpalając dżunglę. Nie o to chodzi, żeby wykorzystywać takie sytuacje do jakiegoś doraźnego dyskonta politycznego. Chodzi o to, żeby rozwiązać problem, bo naprawdę trudno sobie wyobrazić w obszarze opieki zdrowotnej problem większego kalibru, bardziej centralny niż problem szpitala wojewódzkiego numer 1 w Rzeszowie. Ciąg dalszy nastąpi zatem. Serdecznie pozdrawiam. Proszę, nie traćcie państwo z pola widzenia i słyszenia tej sprawy. Z Panem Bogiem.